Zaczynamy od wyborów w Niemczech. Sondażowe wyniki pokazują, że zarówno HDC z CDU, CSU, jak i socjaldemokraci z SPD uzyskali po 25% głosów. Teraz naszych zachodnich sąsiadów czekają trudne rozmowy koalicyjne, poprzednie po wyborach cztery lata temu trwały aż pół roku. To koniec pewnej epoki w niemieckiej polityce. Kanclerz Angela Merkel odchodzi na emeryturę. Dziś nasi zachodni sąsiedzi wybierali nowe władze. Przez całą kampanię wyborczą Angela Merkel wspierała kandydata CDU-CSU premiera nad reni północnej Westfalii Armina Laszeta. To on według niej ma być gwarantem stabilności Niemiec. Ale zwycięstwo Laszeta nie jest takie pewne. Wyniki Exit Pool dają remis CDU-CSU i socjaldemokratom z SPD. Ugrupowania uzyskali po 25% głosów. Czy Niemcy obrały nowy kurs i nowym kanclerzem zostanie dotychczasowy minister finansów kandydat SPD Olaf Scholz? Odpowiedź na to pytanie przyniosą dopiero oficjalne wyniki a później koalicyjne rozmowy i porozumienie w sprawie podziału władzy. Sporo do powiedzenia będzie miała tu partia Zielonych. Sondaże dają jej 15% poparcie. Liberalna FDP i prawicowo-populistyczna AfD uzyskały po 11%. Lewica ma 5% głosów.